Kochani moi, siedzę sobie tu jeszcze chwileczkę. Miałam już jechać tam, mówiłam wam na to, na tą muzykę, na to picie piwa, na tą atmosferę cudowną podyrektować, ale jak spojrzałam tutaj wodę i ta ona jest taka niebiesiutka, odbija się od nieba, no to nie mogłam się oprzeć. Zrobiłam sobie oczywiście sama fotki, no bo tutaj nie ma w pobliżu ludzi, wszyscy są trochę dalej, no nie chcę mi wołać tam z daleka. No i jakoś muszę radzić sobie sama. W tym błękicie zapatrzyłam się i mam niebo na dole. To jest tak, na górze niebo, na dole niebo, w sercu niebo i radość. I dalej się delektuję. Ja już nie mogę się oprzeć, kochani. Wolę oglądać takie rzeczy niż telewizję, naprawdę. Bo to jest, jak to się mówi, program na żywo. Ja to mogę dotknąć, poczuć, powąchać. Ja jestem tu. Jestem tutaj w tym bajkowym świecie. I ja sobie wędruję po nim. Po tym moim serialu. Ja jestem głównym odtwórcą tego mojego życiowego filmu. Mam rolę, jak to się mówi, pierwszoplanową. Uwielbiam to. Bawię się jak mała dziewczynka. W ogóle życie traktuję, tak jak mówię, jak film. To jest następny odcinek. Oczywiście w tym filmie, naszym ziemskim, trzeba być tylko prawdziwym. Bo tylko wtedy ten nasz film będzie piękny, wartościowy i być może dotrze do kogoś, do czyjegoś serca. Kochani, można się przebierać, tak? Można się przebierać, tak jak ja dzisiaj brałam tą bluzeczkę ich regionalną. Można wkładać różne maski, jak to się mówi. Ale czy tacy ludzie są szczęśliwi? Czy oni czują się dobrze? To jest tak samo, jak ktoś by mi dał swoje buty, swoją sukienkę, w której ja się źle czuję, która nie jest moja, która nie spełnia moich wymogów i oczekiwań. Być może dla tamtej osoby ona pasuje, ale dla mnie już by mi to przeszkadzała. Więc ja się dziwię, jak ludzie nakładają maski. I chyba sobie wyobrażam tylko, jak oni się muszą męczyć. Jak muszą się pilnować, żeby się nie podpiąć, żeby grać tą swoją rolę do końca. Ale kochani, czy wcześniej, czy później, szczelą gafę. Bo jeden dzień zagra, drugi dzień, miesiąc. Ale później zapomni, jak tą rolę odgrywał, czy odgrywała ta osoba. I za jakiś czas odegrają zupełnie inaczej. Ja bym nie chciała udawać kogoś, kim nie jestem. Bo po co? Mi się wydaje, że to jest takie sztuczne. Po co udawać kogoś, kim ja nie jestem, tak? Nawet jak ktoś by mnie zaakceptował i polubił, to tam w sercu ja bym wiedziała, że ktoś polubił nie mnie. Tylko tą odgrywaną rolę moją. I teraz znowu by była obawa, a jak ktoś mnie pozna prawdziwą, to co wtedy? Czy ja się będę podobała? No i właśnie, kochani, i to się niesie taki ciężar na sercu, na plecach. I ja mogę współczuć takim osobom, bo ja nigdy nie udawałam kogoś, kim nie jestem. Zawsze starałam się być tym, kim jestem. Opowiadać ludziom o tym, jaka jestem i tak dalej. A są ludzie, że wymyślają sobie historię, dokładają sobie do swojego życia różne pochwały, sukcesy, chcą się pokazać w jak najlepszym świetle, ale ja się pytam, po co? Skoro jak mam się komuś spodobać, to się spodobam. Czy coś mam, czy coś nie mam? Czy jestem taka, jaka jestem? Czy jestem bogata, czy nie jestem bogata? Czy jestem w drogich sukniach, czy nie jestem w drogich sukniach? Kochani, mi się zawsze wydaje, zresztą nie wydaje się, jestem przekonana, że czyste serce, taka dobroć, taka szczerość jest najważniejsza. Bo wcześniej czy później, i tak ktoś
to ceni. A kto umie doceniać takich ludzi, to doceni. A kto nie umie, będzie patrzył tylko na gadżety, no to on i tak nie zauważy nas, jakimi my jesteśmy, tak? Więc kochani, ja dbam teraz o to szczególnie, odkąd już jestem na tej swojej ścieżeczce, odkąd siebie poznaję, to ja wcale nie myślę o tym, żeby się komuś podobać. Kochani, ja cały czas robię wszystko, żebym ja podobała się sama sobie. Ja pracuję na tym, ja poleruję swoje serce. Ja dbam o to, żeby błyszczało ono, żeby tam nie zaśniedziało, jak srebro, które jest dawno nieużywane. Kochani, mój uśmiech jest już stałą moją wizytówką. Moje błyszczące oczy chyba też. Moje mówienie o pięknych rzeczach chyba też. A tak mało ludzi potrafi mówić o tych rzeczach. Ludzie będą mówić o różnych rzeczach. Ja słucham w autobusie, w pociągu, na przystanku, w sklepie. Naprawdę, ludzie mówią przeróżne rzeczy. Ale tak mało jest takich cudownych słów. Tak mało jest takiego ciepła. Czasami zauważcie gdzieś w kolejce, czy gdzieś na drodze. Ktoś tam wszedł, od razu wyzwiska, ty baranie, ty taki, gdzie się pchasz. Zamiast poczekać, przepuścić, pokazać, proszę dla tej osoby, żeby ta osoba sobie przeszła. Nie, wszyscy się pchają do przodu. Po co? To jest takie przepychanie się łokciami i biegnięcie donikąd, bo to do nikąd nie prowadzi. Ale czasami się zdarza, że wyłapuje się te fajne osoby. Kiedyś Wam mówiłam na jednym filmiku, niedaleko w domu, że pani pochwaliła mi bluzeczkę, a ja zatrzymałam się po chwili, bo wchodziłam do zegarmistrza, w tym czasie ona doszła do mnie. I ja mówię, że ma pani bardzo piękną energię, cudowną. I ona mnie aż ukochała. W ogóle się nie pytała, co to jest ta energia, o czym pani mówi, czy plecie, czy nie przyszła obojętnie, po prostu podeszła mi i mnie przytuliła. Przepraszam, latają tu muszki mnie łaskoczy. Także kochani, zdarzają się cudowni ludzie. No i właśnie ja spotykam takich ludzi, jak to mówię, potrafię wyłapać z tłumu, z całego miasta. Ja potrafię zauważyć taką osobę. Lubię się przypatrywać twarzą ludzi. Ostatnio jechałam sobie u siebie tam z Bielawy do mojego miasta. Przyjrzałam się twarzą wszystkich ludzi i jeden pan taką miał przesympatyczną twarz, oczy, spojrzenie. Nie wiem, jakim jest człowiekiem, ale w jego twarzy czytało się właśnie taki spokój, dobroć, wyrozumiałość. Może sobie kiedyś tak potestuję. Więcej będę się przypatrywała ludziom, a później będę może jakoś odgadywała to, albo zamieniała z kim słowo, albo może to będą znajomi moich znajomych, którzy znają te osoby, a ja powiem swoje zdanie, czy ono się pokrywa. No to kochani, tyle. No ja już chyba sobie będę szła, bo nie dojdę sobie na ten występ, ale jeszcze mam dużo czasu. Cały czas jest tu, cały dzień, chociaż muzyka to jest chyba tylko wieczorkiem, a cały dzień można sobie po prostu tu siedzieć, coś zjeść i coś wypić. No to ja sobie jadę podelektować się, a Was żegnam cieplutko i do zobaczenia w następnym odcinku mojego życia. Kocham Was.